patrząc przez pryzmat 50 lat, no to oczywiście musimy mówić też o technologii, czy po prostu o, nie wiem, algorytmach, które też są żywe i są właściwie takimi przedstawicielami tego naszego technoja, ale też o zwierzętach, o grzybach. Mars nie jest idealnym środowiskiem do życia dla ludzi. Skład atmosfery na Marsie jest zupełnie inny niż ten na Ziemi. Jak ja przeszłam, to się pracowało na teatr i właśnie na zespół. Nie było takich możliwości jak u was, że internet, że sobie tam szukamy, a tu reklama, a tu gdzieś na zlecenie. Wtedy tego było bardzo mało. Pani Basiu, ja chciałbym zgłosić zagrożenie. Katastrofą budowlaną. Panie inżynierze, pan się do kasy dodzwonił. Ale ja bym poprosił panią Basię. U nas katastrofa non-stop. Dobrze, ale pani Basia akurat u nas kawę pije. Czy można prosić panią Basię? No.